Cześć, dzień dobry. Witam Was w trzecim odcinku. Dzisiaj opowiadam Wam trochę o obiektywie, który trochę zrobił dużo szumu ostatnio w internecie. Miałem okazję go chwilę używać. W momencie, gdy czytacie ten wpis, to Samyang 85 mm 1.4 do Sony jest już na półkach sklepowych i kusi wszystkich poszukiwaczy obiektywów portretowych z ogniskową 85 mm. Kusi bardzo mocno, bo jest to konstrukcja wybijająca się na tle konkurencji. Oczywiście nie jest idealny, bo takich nie ma, ale wystarczająco dobry, żeby narobić trochę szumu w mediach społecznościowych i w głowach wielu fotografów. Nie ukrywam, że sam przyczyniłem się do tej burzy w internecie, publikując w sieci kilka zdjęć i moją opinię na temat tego Samyanga. Nie będzie to może taka typowa recenzja, nie będę tu analizował zdjęć piksel po pikselu. Taką analizę myślę, że już zrobił bardzo fajnie Kuba Cichocki w swoim filmie. Ja bardziej chciałem pogadać tak trochę filozoficznie, nostalgicznie, pewnie nawet trochę bardziej niż technicznie. Oczywiście będę tu oscylował wokół tej 85 Samyanga i na niej będę się głównie skupiał, ale chciałem wspomnieć nie tylko o tym obiektywie w tym dzisiejszym odcinku. Okej. Pisząc Samyang od razu w głowie mam inną nazwę, a jest to Falcon, nazwa, pod którą również ukazywały się obiektywy Samyanga. W momencie, gdy zaczynałem swoją pracę z aparatem, w tamtych czasach to szczytem moich marzeń był niepełnoklatkowy obiektyw 8 mm fisheye, jeszcze pod Nikona. Miałem przyjemność używać właśnie egzemplarza oznaczonego napisem Falcon. Była to dokładnie ta sama optyka i mechanizm. Prestiż zużywania Samyanga może był trochę większy, ale z tego co pamiętam, to chyba można było dostać te obiektywy trochę taniej, te Falcony. Właścicielem marki była bodajże polska firma Fox Photo, a w tamtym okresie Samyang za odpowiednią gotówkę produkował obiektywy z dowolnym logo. Przechodząc do meritum, dlaczego piszę o konstrukcji sprzed 10 lat? Dlaczego nie robię takiego testu Samyanga, jak na recenzję przystało? Chciałem raczej przeanalizować to, jak bardzo zmienił się rynek na przestrzeni tych kilku lat. To właśnie ta nostalgiczna część, powiedzmy porównanie tego, co ja pamiętam z tamtych lat, a tego, co jest dzisiaj. Wtedy używając manualnego rybiego oka od Falcona nawet nie dotykałem pierścienia ostrości. Nie było to konieczne przy takiej ogniskowej, bo nieskończoność była już na końcu tulipana przeciwsłonecznego tak naprawdę. Potem używając pożyczonej 85 1.4 od Samyanga zachwycałem się obrazkiem. Marzyłem, że może kiedyś będzie taki obiektyw z autofokusem. Kupując go dalej będę mógł się cieszyć sprawną nerką, czyli będzie on dosyć tani. Po 10 latach firma Samyang wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Dostajemy do rąk fenomenalne szkło. Portretowa, ogniskowa 85 mm, światło 1.4, przyzwoita waga i gabaryt. Do tego system autofokus, który z bezlusterkowcami Sony działa wyśmienicie, a w przyszłości myślę, że zapewne będzie działał z aparatami innych producentów. Dzięki temu według mnie rynek nie jest taki skostniały, nie jest taki jednolity. Jest tylu producentów, tyle możliwości, ogromne pole do popisu w pisaniu recenzji również. Gdy kilka lat temu siedziałem w labie i wywoływałem zdjęcia rzeszowskich fotografów, królowały Canon 5D Mark II i Nikon D700. I to były takie dwa główne aparaty, które cały czas się gdzieś tam przewijały. Dzisiaj mamy do wyboru tyle systemów lustrzanych i bezlusterkowych, ogrom optyki, możliwość podpięcia starych obiektywów, używania ich z autofokusem. Nosimy w plener monolityczne lampy zasilane akumulatorami o mocy 600 W sekund. Rewelacja. Dzięki temu każdy może dzisiaj fotografować w odrobinę inny sposób, używając innych technik i innego sprzętu. Dlatego też tak mocno zainteresowałem się Samyangiem, gdy skusiło mnie Sony. Są to godne uwagi, alternatywy szkieł systemowych. Praktycznie w każdym przypadku zamiennik Samyanga jest tańszy, a parametrami nie odbiega bardzo od swojego systemowego odpowiednika. Jeśli chodzi o Samyanga, tak powiedzmy moje doświadczenia z nim na sesji. Obiektyw dostałem od Samyang Polska. Wielkie dzięki za możliwość przetestowania go jako jeden z pierwszych w Polsce. Jest to świeża konstrukcja, dla mnie bardzo podobnie działająca jak Samyang 35-1.4, którego używałem już na bodajże 5 reportażach i który coraz bardziej mnie zachwyca i zaskakuje. Słyszałem różne tam powiedzmy opinie, ktoś miał jakiś problem z tym obiektywem, z autofokusem.
Ja nie mam żadnych problemów. Nawet ostatnio stwierdziłem, że nie będę aktualizował oprogramowania, bo żeby czegoś nie popsuć. Można by powiedzieć, że w stosunku do 85 i 35 do 85 zmienia się tylko ogniskowa, ale między 35 a 85 różnica w milimetrach jest kolosalna, więc i sposób ostrzenia jest inny. Jak dla mnie łapanie ostrości 85 jest dużo łatwiejsze. Wszystko rozmywa się gdzieś w płytkiej głębi ostrości. Śledzenie oka, jak i obiektów w czasie rzeczywistym działa świetnie. W 35 natomiast widzimy zawsze więcej planów. Głębia nie jest aż tak pomocna. Bardziej musimy skupić się na kadrze i jego wyczyszczeniu. Z 85 miałem okazję popracować na jednej sesji, a efekty tej sesji możecie zobaczyć we wpisie na blogu. Fotografowaliśmy sobie tam Ilonę. Nie jestem, powiedzmy, fotografem typowo jakimś tam portretowym, ale co dałem radę, to zrobiłem i chciałem pokazać, właśnie głównie chodziło o ostrość i o rozmycia, plastykę tego obiektywu. Jeśli chodzi o porównanie obiektywu do szkła, do którego najczęściej był ten sam jak porównywany, czyli do Sony 85-1.8, jest to obiektyw, którego używam w tym zakresie ogniskowych. Szkło jest na pewno szybsze od Samyanga 85-1.4, to nie podlega dyskusji. Nie jakoś dramatycznie, ale jest to dosyć oczywiste. Wystarczy spojrzeć na wielkość soczewek Samyangu i całego bloku optycznego, żeby sobie uświadomić, że silnik autofokusa musi wykonać nie lada robotę, żeby przesunąć te wszystkie kawałki szkła. Autofokus Samyangu jest więc wolniejszy, ale równie celny co w Sony. Poza tym obiektywem, który powinniśmy porównywać z Samyangiem, raczej jest Sony 85-1.4 G Master. Nie korzystałem z niego, ale to co oferuje Samyang za prognozowaną cenę sprawia, że gdybym miał stanąć przed wyborem, to raczej ten mój wybór byłby jasny i zdecydowałbym się na Samyanga. W tym momencie zastanawiam się, czy wymienić moją 85 Sony na Samyanga. Na pewno gdybym stał przed wyborem w tym momencie tego obiektywu, to myślę, że na pewno zdecydowałbym się na Samyanga, bo jest to chyba najlepsza alternatywa dla szkieł droższych z porównywalnymi parametrami. O czym jeszcze chciałem wam powiedzieć? Właśnie, jeśli chodzi o to, dlaczego rozważam tego Samyanga. Dlatego, że to jest szkło, które będzie dużo mniej popularne. Oczywiście może za jakiś czas się spopularyzuje, ale na tą chwilę wszyscy używają głównie Sony 85-1.8, bo jest to genialny obiektyw, jak za stosunek jakości do ceny, super. Jest ostry, jest mega szybki, kontrastowy, świetne szkło. Ale może właśnie dlatego, że więcej osób będzie używać Sony, może ja chciałbym coś innego. Lubię po prostu mieć w swojej torbie fotograficznej coś, co nie używają może wszyscy fotografowie. Na stronie jest też filmik, w którym pokazuję, jak działa jaka jest szybkość ostrzenia Samyanga względem Sony. Możecie sobie ten filmik obejrzeć. Jeśli chodzi o to, jak z bokehami w Samyangu, zarówno rozmycie w Samyangu 35, jak i 85 są dla mnie po prostu piękne. O malarskości tego obiektywu bardzo fajnie wypowiedział się Marcin Czornej-Kałuża podczas krakowskiej ekspozycji nie tak dawno. Polecam posłuchać, link do filmiku też jest u mnie na stronie, w blogpoście. Jak już pamiętacie, bardzo lubię właśnie tą taką plastykę, ten bokeh z planara, Noctona, a te Samyangi dały mi taką trochę namiastkę właśnie tych manualnych obiektywów. Na stronie umieściłem takie porównanie, zdjęcia robione Sony na 1.8 i Samyangiem na 1.4. Możecie sobie ocenić, jak zmienia się bokeh, jak zmienia się rozmycie, plastyka, jak zmieniają się trochę też kolory, bo widać, że Samyang wprowadza taką ochłodzenie trochę w tych kolorach, co oczywiście nie sprawia tam żadnego problemu, bo potem wszystko możemy wyrównać sobie przy korekcie balansu bieli. Ale różnice widać, na pewno różnica w rozmyciu 1.4 i 1.8 jest bardzo duża, w zależności też od odległości, z jakiej fotografujemy obiekt, ale tak, jest ona duża. Jeśli ktoś woli bardziej rozmyty obrazek, to 1.4 na pewno się mu bardziej spodoba. Jeśli chodzi o podsumowanie, Samyang 85-1.4 myślę, że znajdzie się w mojej torbie prędzej czy później. Można by tu zacytować klasyka, że rozum podpowiada Sony, ale serce trochę goni za Samyangiem. Obiektyw ma jakąś widoczną taką duszę w sobie. Bokeh na 1.4 to piękne, duże kółka, które bardzo lubię.
Parametry autofokusa wystarczają w zupełności, ostrość na 1.4 jest bez zastrzeżeń, gabarytowo mi również odpowiada, design jak najbardziej na plus. Więc jeśli szukacie alternatyw dla wersji G-Master od Sony, to myślę, że ten Samyang 85 1.4 to będzie strzał w dziesiątkę. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego odcinka, cześć!